tej strony Fiszunia. Pewnie wiele z Was zadaje sobie pytanie, czy w parkach są ryby. Dzisiaj sprawdzimy, czy w parku Potulickim w Pruszkowie będzie coś się działo. Zaczniemy od namoczenia peletu. Ja zacznę od peletu pana ryby. Będziemy go namaczali około 30 sekund, po czym go odsączymy. Jeszcze trochę dodajmy. Około 30 sekund. Będzie szybko. Polecam na początku, jak właśnie pojawicie się na łowisku, aby najpierw przygotować towar, a następnie będziemy się rozstawiali, ponieważ około 15 minut będzie dochodził pelet czy nasza zanęta i szkoda czasu po prostu. Ruszamy. Odsączamy, ja mam tutaj takie siteczko. Wysypujemy. Tutaj będzie się nam odsączał nadmiar wody i możemy rozstawiać się. Wędki już są rozstawione. Zaraz będziemy zarzucać wędki. Do pierwszego koszyczka wypróbujemy kulki Ringersa Czekolad Orange, czyli czekolada pomarańcza. Bierzemy kulkę. Szukamy bagneciku. Nabijamy kuleczkę. O. Umieszczamy ją w środku. Dodaję troszeczkę, dosłownie troszeczkę zanęty. Następnie pelet. Odciskam. Koszyczek mamy pięknie uformowany i co teraz? Dodamy melasę. Melasa jest gęsta, musimy uważać, żeby dać jej dosłownie troszkę. Polewamy. O. Odstawiamy melasę, najlepiej ją od razu zakręcamy, by nam się nie rozlała. I będziemy zarzucać pierwszą wędkę. Koszyczek mamy. O, proszę bardzo. I zobaczymy, czy coś będzie się działo. A tymczasem zastanowimy się, jaką kulkę dać do drugiego koszyczka. Postanowiłam spróbować osmo, laftersy. Może wybierzmy taką ciemną kuleczkę. W międzyczasie patrzę, czy już coś tutaj nam się nie dzieje w przypadku. Trzeba być czujnym. I teraz potrzebuję tu zrobić dziurkę, ponieważ tam mam założony inny przypon. Przewiercamy. O, zobaczcie. Wiercimy, dziurka jest. Idę po koszyczek. Teraz naszą kulkę
przebijamy. Szukamy tej dziurki. Jest, jest, jest. Tutaj szukamy włosa. O, już myślałam, że coś tu się dzieje, kochani. O, przeciągamy kuleczkę na włos i musimy założyć tutaj stopę. A, troszkę spadło, to nie tak prosta rzecz. Jeszcze raz. Trzeba się skupić. O, stoper założony, kulka opuszczona i możemy nabijać teraz koszyczek. Drugi koszyczek nabity i też możemy zarzucić. O, zobaczcie, ten koszyczek prezentuje się tak. Też dodałam melasy. I zaczynamy relaks. Czekamy, czy nasze wędki zadrżą. Po wielokrotnych próbach niestety dzisiaj nic się nie działo. Może to nie był ten dzień, albo w potuliku nie ma ryb. Pod każdym filmem znajdziecie linki do mojego TikToka, Facebooka, tanich zanęt, pomysłów na prezenty dla wędkarza i nie tylko. Zachęcam do aktywnego komentowania oraz subskrypcji kanału Fiszunia. Trzymajcie się!